Nazwisko, które nie padło, musi zostać wymienione jako tego ambasadora polskiego, najbardziej energicznego, Jan Nowak-Jeziorański, który współpracował bardzo blisko z Brzezińskim i obaj byli doradcami administracji Reagana, co jest bardzo interesujące. Ja nie ma żadnych dowodów na to, że Reagan sądził, że można obalić komunizm. Natomiast problemem Stanów Zjednoczonych wówczas były dwa elementy. Pierwszy to było rozprzestrzenianie się wpływów sowieckich w Ameryce Łacińskiej, w Ameryce Południowej, w Afryce, to w Afganistanie. Znaczy po raz pierwszy jeszcze za Brzezińskiego użycie możliwości amerykańskich finansowych i zbrojeniowych, ażeby wzmacniać lokalny opór przeciwko komunistom, okazało się być skuteczne, aż tak skuteczne, że nam wyrośli mujahedini w Afganistanie. Ale faktem jest, że nikt nie przypuszczał, że można jakby w Europie Środkowej, czy samym nie można rozwalić Związek Radziecki. Należy go zwalczać, należy niszczyć jego wpływy. I tutaj także przychodzi. Ta czerwona tak naprawdę, mówiąc szczerze, Europa Środkowa specjalnie nie interesowała. Ona się bardzo przejęła Polską jako przykład oporu, który nie został stłamszony. Ponieważ wedle wszelkich książek politologicznych Solidarność powinna zostać stłamszona, zlikwidowana, a nie została między innymi dzięki pomocy zachodniej, głównie pomocy amerykańskiej, ale również Europejskich Związków Zawodowych. Organizacji Ludzi Dobrej Woli, Organizacji Obrony Praw Człowieka, Amnesty International, ten klub, to wszyscy działali na rzecz umocnienia społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Także w 1989 roku, jaka to była elita, taka to była elita, ale istniała w Polsce alternatywna elita wobec komunizmu. Dzięki między innymi temu procesowi.